Bardzo nas cieszy otwarcie obwodnicy Szczawna-Zdroju. To inwestycja 33 miliony złotych. Pół tej kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pół to samorząd województwa, można powiedzieć, sprezentował aglomeracji wałbrzyskiej. I należy powiedzieć, że jest to dopiero początek, dlatego że tym głównym celem tej części obwodnicy jest kierunek Wysockiego, czyli tak, żeby objąć Akwa-Zdrój, żeby dojść do starej kopalni. I to jest odległość 4,5 kilometra. Ostatnio odbyły się spotkania, gdzie wybraliśmy wariant numer 3, który będzie kosztował około 100 milionów złotych. Chcemy pozwolenie na budowę otrzymać do roku 2014 i po roku 2014 już z nowych pieniędzy unijnych realizować ten odcinek. A druga część, która bardzo jest bliska mojemu sercu, to skomunikowanie aglomeracji wałbrzyskiej z S3 w kierunku Kamiennej Góry, bo wiemy, że przez Lubawkę, Kamienną Górę do Legnicy będzie S3 właśnie wiodła. Minister Nowak zapowiedział, że te prace rozpoczną się w roku 2016, więc wypadałoby, żeby do roku 2017 ten 15-kilometrowy odcinek był przygotowany i w tej chwili biuro urbanistyczne, które mi podlega, przygotowuje korytarze. Będziemy mieli je gotowe do wakacji i znowu zrobimy wybór tego, który będzie najbardziej odpowiadał samorządowcom. To jest, można powiedzieć, fragment tej ofensywy drogowej samorządu województwa, bo należy powiedzieć, że ta wschodnia obwodnica jest budowana przede wszystkim z pieniędzy województwa dolnośląskiego. To jest ponad 60 milionów złotych, bo to jest i ulica Świdnicka, i sygnalizacja, i za chwilę rozpocznie się remont, to znaczy od wakacji, ulicy Szczegomskiej, wcześniej łącznik na ulicy Uczniowskiej, a w tej chwili trwają prace przecież RPO przy specjalnej strefie, czyli odpowiednio 20 milionów, 10 milionów, Szczegomska 12, Świdnicka i sygnalizacja 11 milionów. To są rzeczywiście spore kwoty, a przecież to nie wszystko, bo pamiętamy, że ulica Noworucka, czy Wieniawskiego, czy 11 listopada, to kolejne ulice, które są realizowane z budżetu województwa dolnośląskiego, no czy choćby przy Napodzamczu sygnalizacja, którą w tej chwili mamy. Więc rzeczywiście coś się zmieniło, duży strumień pieniędzy płynie, natomiast naszym zadaniem jest podtrzymać, żeby jeszcze przez kilka lat te pieniądze, które mamy, żeby w tą stronę były kierowane i to jest możliwe dzięki aktywności aglomeracji wałbrzyskiej, a z drugiej strony temu, że we Wrocławiu już nie myśli się tylko Wrocław, nie myśli się tylko dla nas, tylko są osoby, wśród nich radni z tego okręgu, którzy no, każą dyktować i dzielić te pieniądze inaczej i jest to grupa tych kilku osób, która pilnuje interesów Wałbrzycha.